On mówi, że w katolicyzmie Bóg jest blisko. No gdzie jest Bóg blisko? Szczeka facet, szczekaczka mu chodzi nerwowo. Święty Julianie z Kornią w 1245 roku on poprosił, żeby po uroczystości Trójcy Świętej czwartek był świętem jej dedykowany właśnie Eucharystii. Ale to święto łączy sobie tak Boże Narodzenie, Boże ciało, Bóg się rodzi, łączy sobie Wielki Czwartek, ustanowienie Eucharystii i łączy sobie tak naprawdę każdy dzień. Bo każdego dnia jest sprawowana Eucharystia, zawierającym Wielkiego Piątka. I na naszych oczach dzieją się cuda. I te cuda dzieją się na naszych oczach. A te właśnie wydarzenia w Legnicy, w Sokółce czy w innych miejscach, które mają zamiar cuda eucharystycznego, one utwierdzają naszą wiarę. I teraz łatwiej jest żyć człowiekowi wierzącemu, dlatego że on wie, że ma punkt odniesienia. Trudniej być jest niewierzącym. A człowiek wierzący wie, że może pójść do Pana Boga, modli się, bierze siły. To jest taki akumulator. Dlatego jesteśmy w niedzielę na mszy świętej, żeby naładować akumulator na najbliższy tydzień. Uchwałę Bożego Słowa przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej. Jest piękny widok, kiedy może całe rodziny idą do Komunii Świętej, kiedy jest świętowanie. I to jest nasze właśnie piękne świętowanie, szczególnie w Boże Ciało, ponieważ Boże Ciało robimy to publicznie. Nie tylko w kościele, ale idziemy. To jest piękny widok, że na tle naszego domu widzimy Jezusa Chrystusa w Polsce. Dlatego jest taka, że się może wspomnieć. Facet dewocja, Jezusa Chrystusa w hostii. A w Ewangelii to widziałeś Jezusa Chrystusa? I nie wstydzić się tego, i wracać do naszych przodków. Tak, kiedy ołtarzyki wystawiano przed domami, przed blokami, kiedy obrazki święte wieszano w oknach i nikomu nie przeszkadzali. Oczywiście, w czasach nawet komunistycznych, a chodzi o to, żeby też się podzielić. Nie był powód, żeby wywiesić wtedy biało-czerwone. Oczywiście, jako znak oczywiście tak samo naszych wartości patriotycznych. I teraz jest też istotne, że będziemy się takimi obrazkami też, będziemy też zobaczyli całą Polskę. Potem też to będzie na profilu episkopat Musa, tak samo na innych profilach. Powinien dziewara, ma to jest wiele, że się dzieje. Modlitwa Pańska i Królestwa Bożego w czasach ostatecznych. Bardzo wielki mozaik. W modlitwie pańskiej czymś zasadniczym jest ukierunkowanie na czasy ostateczne. Chodzi przede wszystkim o wydarzenie jednorazowe i definitywne, o interwencję, dobrze, przez którą na końcu czasu szczęka mu lata, nie wie, że nawet w Piśmie Świętym jest o Jezusie. Ojcze nasz, wyrażamy więc niecierpliwe oczekiwanie definitywnej interwencji Boga, aby ludziom objawiła się Jego chwała i Jego zbawienie. Dlatego modlitwę tę można nazwać modlitwą eschatologiczną, prosząc Boga, żeby nadeszło Jego panowanie, królestwo. Wyrażamy życzenie, abyśmy Go zobaczyli przychodzącego w sposób widzialny w tym celu, by sprawować władzę. Nastąpi to kiedyś, przy końcu czasów, gdy, jak pisze święty Paweł, wszystko będzie mu poddane, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Panowanie Boga jest zwalczane gwałtownie przez szatana. Jezus podjął walkę ze złym duchem, gdy przyszedł na ziemię. Zwyciężył go. Nie odniósł jednak definitywnego i ostatecznego zwycięstwa. Stanie się to dopiero w czasie Jego powtórnego przyjścia. Ojcze nasz, prosimy zatem, aby Bóg odniósł definitywne zwycięstwo nad królestwem szatana, a tym samym, aby zrealizował się Jego odwieczny plan zbawienia. Czy jednak tylko w ten sposób należy rozumieć omawianą prośbę Ojcze Nasz? Istotą Królestwa Bożego jest podporządkowanie całego świata woli Bożej i poddanie wszystkiego Bożym wymaganiom. U rabinów czasów Chrystusa widać tendencję, aby panowanie Boga identyfikować z prawem mojżeszowym. Akceptować panowanie Boga to akceptować prawo. Uczeni w Piśmie uważali, że Królestwo Boże to panowanie Boga nad ludzkimi sumieniami. Kryje się zatem przekonanie, że panowanie Boga urzeczywistnia się zawsze, ilekroć człowiek poddaje się Bogu, okazując mu posłuszeństwo. Oznacza ono panowanie łaski. Chodzi o obecność Boga w duszach przez łaskę.
Królestwo Boże już przyszło, zapewnia święty Ambroży, kiedy otrzymaliście łaskę. Oznacza to, że Bóg panuje w naszych sercach wtedy, gdy jest w nich łaska. Dlatego święty Hieronim napisał: prosimy o zapanowanie królestwa na całym tym świecie, żeby przestał na nim królować szatan. Modlimy się też, żeby Bóg królował w każdym i żeby grzech nie królował w śmiertelnym ciele człowieka. Zanim się to jednak stanie, ludzie muszą uwierzyć, odrodzić się przez pokutę i zreorganizować swoje życie tak, by było zgodne z wymaganiami, jakie płyną z Bożych przykazań z Jezusowej nauki. Treścią tej prośby jest zatem życzenie, aby wola Boża najwyraźniej sformułowana w Bożych przykazaniach i w nauczaniu Chrystusa kierowała postępowaniem wszystkich ludzi i każdego pojedynczego człowieka. W drugiej prośbie modlitwy pańskiej kryje się zatem całe bogactwo myśli. Prosimy, aby Bóg zapanował nad całym światem, aby panował coraz pełniej i coraz szerzej nad coraz większą liczbą Jemu poddanych i posłusznych serc ludzkich. Może tego dokonać dzięki swej mocy. Prosimy następnie, by Jego łaska oraz zbawienie przyjęli wszyscy ludzie i osiągnęli świętość. Modlimy się więc także, aby Królestwo Boże rozwijało się i wzrastało w naszych duszach, aby Bóg coraz bardziej panował w naszych myślach, w naszej woli, w naszym postępowaniu. Jednak budowanie Królestwa Bożego jest dziełem Boga oraz ludzi. Druga prośba sugeruje zatem także osobiste, wewnętrzne zaangażowanie apostolskie przy pomocy wszystkich dostępnych środków, modlitwy, cierpienia i czynu. To błaganie nie może pozostać pustym dźwiękiem, deklamacją bez pokrycia, głosem bez echa, ale ma być głosem, który brzmi głośno w całym życiu dzieci Bożych, w konkretnych przedsięwzięciach zewnętrznych i wewnętrznych. Błagamy wreszcie, by Bóg odniósł kiedyś definitywne zwycięstwo nad szatanem. Pytania o Słowo Boże. Odpowiedzi słuchaczom Radia Maryja udzielał się profesor Michał Bednarz, wykładowca Pisma Świętego. Wśród relacji dotyczących ratowania ludności żydowskiej znajduje się historia Franciszka Klisowskiego. Mężczyzna mieszkał we wsi Jaćwinki koło Krótka Jagiellońskiego. W swoim domu ukrył mężczyznę pochodzenia żydowskiego. Kryjówka była na tyle sprytna, że Niemcy podczas rewizji nie odnaleźli Żyda. Posłuchajmy, jak tę historię opisuje pani Anna Słowik, wnuczka pomagającego. Nażebrzał od ludzi tych groszy. Miejscowość, gdzie mieszkał mój dziadek, była wieś Jadwiękie, a to była polska wieś. To jest 18 km od Krótka. Ja tam mieszkałam, urodziłam się tam, wychowana byłam przez dziadka Klisowskiego. Jak one dziadują? 50% więcej ludzi umiera na raka. Ludzie są śmiertelnie chorzy. A ona mówi o dziadku, też ten dziadek jej dawno nogi wyciągnął. Oto ja, służebnica pańska. Niech
On jest już jak nic o Państwa. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż, do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raczy zmarłym dać, Panie. A światłość wieku i stanie, chaj im świeci na wieki. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać, dziękuję bardzo za możliwość modlitwy z parafii podwyższenia Krzyża Świętego. W Tczewie modliła się Barbara. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bóg zapłaciliśmy, Pani. Zapłaćmy wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie. Oprócz wierszy zostały jeszcze wspaniałe listy. Myślę, że te listy Świetajowej do Pasternaka, Pasternaka do Świetajowej, a potem w 26 roku nagle pojawia się Rilke. Rilke, który koresponduje z Pasternakiem i korespondencyjnie nawiązuje się również korespondencja, jak chce Marina Świetajowa korespondencja miłosna z Rilke. Tydzień wolności podatkowej w Polsce. Od 1994 roku Julii Czajunko, eksperci z Centrum imienia Adama Smitha. Jest to symboliczna data, od której przestajemy opłacać wszystkie daniny na rzecz państwa, a zaczynamy zarabiać na siebie. Do jej obliczeń służy stosunek udziału wszystkich wydatków publicznych do produktu krajowego brutto. W tym roku Dzień Wolności Podatkowej wypada najwcześniej. Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, podkreśla, że przyczyniły się do tego wyższe dochody Polaków. Dzień Wolności Podatkowej wypada najwcześniej w historii. Po pierwsze, z powodu, że ten rząd obecny wypłaca ponad 20 miliardów złotych programu 500+, które nie są opodatkowane. Innym czynnikiem, który wpływa na to, że mamy tak szybko Dzień Wolności Podatkowej, jest to, że bardzo dobra jest kwestia w rolnictwie, które nie jest opodatkowane. Wiąże się to też z wyższymi zarobkami, z wyższymi dochodami Polaków, ze zmianą struktury zakupów przez Polaków, co się przekłada na świetną koniunkturę w rolnictwie. Dzień Wolności Podatkowej w Polsce po raz pierwszy Centrum Adama Smitha wyliczyło w 1994 roku. Wówczas wypadł on na 1 lipca. W ubiegłym roku przypadł 15 czerwca. Jest historyczna szansa, żeby Polska zaczęła ściągać do siebie najlepszych naukowców, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Wicepremier był pytany w radiowej 1C o projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa. Według niego dzięki projektowi można będzie przyciągnąć naukowców do Polski. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin podkreślił, że przez 250 lat Polska była trenowana z najwybitniejszych umysłów. Chowali się Polski do Unii Europejskiej, rozjechało się po Europie i po całym świecie kilkadziesiąt tysięcy polskich naukowców, a w dużej części młodych, najzdolniejszych. Dzisiaj jest historyczna szansa, żeby odwrócić ten wektor drenażu mózgów, żeby to Polska zaczęła ściągać swoje najświetniejsze umy.
umysły, ale też przyciągać zdolnych naukowców już nie tylko z naszej wschodniej granicy, ale także z zachodniej. Polska jest bardzo bezpiecznym krajem. Naprawdę to ma znaczenie. Wicepremier Jarosław Gowin dodał, że reforma szkolnictwa wyższego buduje przez ciągły dialog. Nawet Komisja Europejska chwali sposób, w jaki reformujemy polską naukę, zaznaczył. W środę podczas pierwszego czytania projektu ustawy w Sejmie o NAWA wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za skierowaniem projektu do dalszych prac w sejmowej komisji. Było to właściwie ogólnie przyjęte. Dziś mają zostać podpisane dokumenty o powołaniu zespołu do przygotowania i realizacji na terenie kraju drogi S19 Via Carpatia przebiegającej z północnej Europy na południe. Zespołem pokieruje wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit. W składzie zespołu znajdą się m.in. przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i oddziałów, przez których teren trasa będzie przebiegała. Tymczasem, jak zaznaczył w Sejmie wiceminister Jerzy Szmit, cała trasa Via Carpatia na obszarze Polski jest już w trakcie realizacji, bądź w trakcie przetargów, albo prowadzone są prace przygotowawcze. A więc możemy w każdym przypadku, na każdym odcinku, możemy mówić już o konkretnych działaniach, które są w zakresie prowadzone. Według naszych szacunków budowa trasy na obszarze Polski, na terenie Rzeczpospolitej, pochłonie około 30 miliardów złotych, więc mamy kolejne bardzo gigantyczne przedsięwzięcie. Dzisiaj, zgodnie z tym programem, z tym limitem, brakuje nam jeszcze około 15 miliardów złotych, ale myślę, że to jest tak ważna inwestycja dla, nie tylko dla Polski, ale też i dla Europy, że znajdziemy tutaj te stosowne środki, żebyśmy mogli możliwie jak najszybciej zacząć je realizować. Oprócz budowy trasy Via Carpatia trwają równocześnie prace nad trasą S19 Via Baltica. Ma ona przebiegać przez Gnyszyn i Korycin. To wariant przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd. Nie podoba się on m.in. części samorządów, które postulują, by przebiegała ona do Kuźnicy przez Wasilków, Czarną, Białostocką i Sokółkę. Pytany o tę trasę wiceminister Jerzy Szmit podkreślił, iż trwa przygotowywanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które określi warianty, jakich na północ od Białegostoku S19 będzie prowadzona. Po utracie bezwzględnej większości w brytyjskim parlamencie partia konserwatywna premier Theresa May prowadzi rozmowy z partią demokratycznych unionistów z Irlandii Północnej, podała w piątek telewizja Sky News. Według najnowszych, jeszcze niepełnych wyników, rządzący dotychczas torysi zdobyli 315 mandatów w Izbie Gmin i nie uzyskali większości bezwzględnej, która wynosi 326 deputowanych. Partia demokratycznych unionistów zdobyła 10 miejsc w parlamencie. Z kolei opozycyjna Partia Pracy poinformowała, że podejmie próbę utworzenia rządu mniejszościowego. Gdzieś zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na zachodzie wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu. Pod wieczór na Dolnym Śląsku możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 27 na zachodzie. Na wschodzie kraju wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Na zachodzie umiarkowany, południowy, w czasie burz dość silne, w porywach do 65 km na godzinę z kierunków zmieniających się. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maria. Obywatelstwo czy świętość? To temat dzisiejszych audycji dla młodzieży. Westerplatte Młodych w telewizji Trwam o 18.15 i Czas Uzrastania w Radiu Maria o godzinie 21.30. Z młodzieżą z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej porozmawiamy o dzisiejszych bohaterach, współczesnych wzorcach do naśladowania, a także przykładach świętych, którzy swoim życiem, często młodym życiem, wskazują nam drogę do nieba. Pamiętajcie, bądźcie z nami. Telewizja Trwam, godzina 18.15, program Westerplatte Młodych, Radio Maria, godzina 21.30, audycja Czas Wzrastania. Serce, serce służę Ci.
zapraszamy na spotkanie z Biblią. Dziadostwa wyłączyć. Ewangelia według świętego Łukasza. Dziadostwa trzeba wyłączyć, proszę Państwa. Przypowieść o minach. Słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że Królestwo Boże zaraz się zjawi. Mówił więc. Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla siebie godność królewską i wrócić. Przywołał więc 10 sług swoich, dał im 10 min. I rzekł do nich: zarabiajcie nimi, aż wrócę. Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: nie chcemy, żeby ten królował nad nami. Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. Stawił się więc pierwszy i rzekł: Panie, twoja mina przysporzyła 10 min. Odpowiedział mu: dobrze, sługo dobry, ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad 10 miastami. Także drugi przyszedł i rzekł: Panie, twoja mina przyniosła 5 min. Temu też odpowiedział: i ty miej władzę nad 5 miastami. Następny przyszedł i rzekł: Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym. Chcesz brać, czegoś nie położył, i rządź, czegoś nie posiał. Odpowiedział mu: według słów twoich sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym. Chcę brać, gdzie nie położyłem, i rządź, gdzie mnie posiał. Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał. Do obecnych zaś rzekł: odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma 10 min. Odpowiedzieli mu: Panie, ma już 10 min. Powiadam wam, każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach. Po tych słowach ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Apostolska rodzina Radia Maria.
wszyscy, którym zależy na przyszłości rodzin, waszych rodzin, przyszłości waszych dzieci, przyszłości naszej ojczyzny. Pragniemy dobrej przyszłości, dlatego została założona również w naszym środowisku Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Proszę Państwa, studia są dziennikarskie, politologia. Politologia jest bardzo ważna wbrew pozorom. Nie bójmy się politologii. Trzeba dobrych polityków, tak jak trzeba prawdziwych dziennikarzy, a nie manipulatorów. Kulturoznawstwo i informatyka medialna są też studia podyplomowe. Patrzcie Państwo na portal Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej www.wskasim.pl. Znajdziecie tam więcej również o studiach podyplomowych. Są dwie nowe specjalności. Otóż na kulturoznawstwie krytyka artystyczna, teatrologia, teoria i praktyka. A więc krytyka artystyczna na kulturoznawstwie, teatrologia, teoria i praktyka. I drugi kierunek, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informatyka medialna. Ona jest w przygotowaniu. Planowany termin rozpoczęcia kształcenia 1 października. Studia licencjackie, czas trwania studiów 6 semestrów. Informatyka medialna to pierwsze tego typu interdyscyplinarne studia praktyczne w Polsce na uczelniach europejskich. Informatyka medialna jest wykładana na Uniwersytecie w Wiedniu, Londynie oraz Uniwersytecie w Berlinie i Hamburgu. Projekt autorski realizowany w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk o komunikowaniu z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, głównie z obszaru nowych mediów. Umiejętności uzyskane na kierunku informatyka medialna stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego rynku medialnego, który powszechnie wykorzystuje informatyczne instrumenty komunikacyjne, zarówno w procesie przygotowania materiałów dla przekazu standardowego, na przykład skład tekstu, grafika komputerowa, jak i wyłącznie elektronicznego, na przykład portale informacyjne, media społecznościowe, streaming wideo. Odpowiednia konstrukcja procesu kształcenia pozwala nabyć specjalistyczne kompetencje nie tylko do wykorzystania, ale również tworzenia nowych narzędzi informatycznych stosowanych szczególnie w pracy dziennikarskiej. Proszę Państwa, na tym kierunku liczba miejsc jest ograniczona z racji dofinansowania, tak jak już powiedziałem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Więcej możecie Państwo dowiedzieć się, pytając pod numerem telefonu 56 610 7200. 56 610 7200. Mówcie Państwo o tych kierunkach, o tych możliwościach. Kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, przynajmniej na 10 lat sadzi las. Daleko w przyszłość kształtuje, nie tylko kształci, ale kształtuje umysły, osobowości, młodzieży, dzieci i młodzieży. Pomyślmy o tym, pomyślmy o przyszłości. Po godzinie 12 zapraszamy do wysłuchania felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowanego przez pana doktora Leszka Pietrzaka. W czasie II wojny światowej Polska doznała przede wszystkim ogromnych strat gospodarczych. Były one głównie wynikiem rabunkowej polityki okupanta niemieckiego. Nasze straty gospodarcze to przede wszystkim olbrzymie straty majątku narodowego, sięgające średnio prawie 38% jego stanu sprzed wybuchu wojny. Przy czym straty te w poszczególnych działach są mocno zróżnicowane. I tak przykładowo, straty polskiego kolejnictwa sięgały 83% stanu posiadania sprzed wojny. Przemysłu tekstylnego 70%, energetyki 65%, przemysłu chemicznego również 65%, poczty 62%. Przemysłu elektrotechnicznego 55%, spożywczego 53%, metalowego 48%, górnictwa 42%, leśnictwa 28%. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo ponad 20% zagród wiejskich. Jednak największe zniszczenia majątkowe dotyczyły ośrodków miejskich. Największe miały miejsce oczywiście w Warszawie, gdzie między innymi zniszczono 80% zabudowy miejskiej i aż 90% zlokalizowanego w stolicy przemysłu. W ujęciu szczegółowym stan zniszczeń w polskiej stolicy przedstawiał się jeszcze bardziej.
najbardziej porażający. Zniszczeniu m.in. uległo 100% mostów, 90% budynków przemysłowych, 90% obiektów zabytkowych, 90% obiektów służby zdrowia, 70% obiektów oświatowych, 50% elektrowni i 46% gazowni. W ogromnym stopniu zniszczone zostały również wszystkie miejskie sieci w Warszawie. I tak przykładowo zniszczeniu uległo 85% sieci tramwajowej, 70% sieci telefonicznej, 60% sieci elektrycznej, 30% wodociągów i 30% sieci kanalizacyjnej. Poważnym zniszczeniom uległy także inne ośrodki miejskie w Polsce. O skali zniszczeń polskich miast wymownie mówi przykład Elbląga, który dopiero w połowie lat 60. zdołał odbudować swoją infrastrukturę, jaka istniała w mieście przed wybuchem II wojny światowej. Tak naprawdę, dopiero w ostatnich kilkunastu latach samorządy miejskie podjęły wysiłki, aby dokonać pełniejszego bilansu miejskich strat spowodowanych II wojną światową. Taką inicjatywę podjęto m.in. w Warszawie, w czasach, gdy prezydentem miasta był świętej pamięci Lech Kaczyński. Podobne inicjatywy podjęły władze innych polskich miast. Odrębną kwestią jest sprawa wyceny utraconego majątku narodowego. W tym wypadku jego szacunki cechuje znacznie większa rozpiętość. Już pierwsze powojenne szacunki dotyczące utraconego przez Polskę majątku narodowego mówiły o co najmniej 100 miliardach przedwojennych złotych, ale wtedy nie obejmowały one jeszcze Warszawy. Potem kwotę tą Biuro Odszkodowań Wojennych określiło na 258 miliardów przedwojennych złotych, co stanowiło wówczas równowartość 50 miliardów dolarów według kursu z 1939 roku. Dzisiaj eksperci szacują, że wartość utraconego przez Polskę majątku narodowego w czasie II wojny światowej może oscylować nawet w granicach 650-700 miliardów dolarów amerykańskich. Warto jedynie wspomnieć, że autorzy przygotowanego w 2004 roku z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego raportu o stratach wojennych Warszawy wycenili je na 54 miliardy dolarów. Na prawie 40 miliardów dolarów wyceniony został w 2006 roku przez naukowców z Łódzkiego Towarzystwa Ekonomicznego utracony w czasie wojny majątek Łodzi. Nadal w wielu polskich miastach trwają prace związane z oszacowaniem wartości utraconego w czasie wojny majątku. Należy jednak podkreślić, że wszystkie wspomniane szacunki strat nie obejmują strat indywidualnych polskich obywateli. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, przygotowany przez pana doktora Eleszka Pietrzaka. Na zegarach 24 minuty po godzinie 12, o godzinie 12.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Bardzo serdecznie witamy w naszym studiu pielgrzymów. Pielgrzymi przybyli do nas z Oświęcimia, z Chełmka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Jest z nami ksiądz Łukasz, który tutaj przewodniczy grupie pielgrzymkowej. Jest to pielgrzymka księże Łukaszu. W jakie miejsca? Tak, właśnie rozpoczęliśmy wczoraj dokładnie nasze pielgrzymowanie i mamy takie trzy miejsca, które chcieliśmy nawiedzić. To jest oczywiście stolica Warszawa, dzisiaj Toruń i jutro pozostaje Lichwień. Ksiądz jest z Oświęcimia, tak? Tak, pracuje w Oświęcimiu. I z parafii? Z parafii świętego Maksymiliana Męczennika. Proszę bardzo, pozdrawiamy całą parafię i parafian, którzy są na miejscu i którzy są wraz z wami tutaj, prawda? No bo nie wszyscy zmieściliśmy się tutaj naszym studium. Są również pielgrzymi na dole w kaplicy, których bardzo serdecznie pozdrawiamy z Oświęcimia i z Chełmka. I kogo pozdrawiamy, księżu Łukaszu? Przede wszystkim pozdrawiamy naszych parafian, na czele z księżmi pracującymi w naszej parafii. Osobiście też pragnę pozdrowić swoją rodzinę, mamę, siostrę, braci i wszystkich przyjaciół, znajomych, a także uczniów, których uczę w szkole. Teraz mamy czerwiec. Czerwiec, maj to są takie miesiące święceń, a księdza, która już rocznica święceń? W tym roku przypada ósma rocznica święceń. Ósma rocznica, to też niech Pan Bóg prowadzi. Zapłać. Wczoraj mieliśmy przepiękne święto.
Tak, tak, tak. Żyłka Pan na Eucharystię, modliliśmy się właśnie w Warszawie. Obok księdza Łukasza jest małżeństwo. Pan Michał wraz z panią Teresą. Witam również serdecznie. Kogo pozdrawiamy? Może żona pierwsza. Pozdrawiamy swoje córki, Kasię, Dominikę, wszystkich znajomych i księdza proboszcza z naszej parafii, księży tam pracujących. A państwo jesteście z jakiej parafii? Jesteśmy z Chełmka z Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzia. Pozdrawiamy właśnie serdecznie księdza proboszcza Andrzeja. Chcieliśmy pozdrowić całą rodzinę Radia Maryja. Ja osobiście też pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, przede wszystkim moje też córki. I chciałem pozdrowić wszystkie osoby po przeszczepie, bo jestem osobą po przeszczepie płuc. Już prawie 9 lat. Dziękuję. Dziękujemy również i dołączamy się do tych pozdrowień dla wszystkich osób chorych i cierpiących, które teraz łączą się z nami za pośrednictwem Radia Maryja, przeżywając trudne chwile swojego życia, chociażby leżąc w szpitalach, czy w domu przeżywając krzyż cierpienia. Chcemy do naszej modlitwy różańcowej włączyć wszystkie intencje wasze, drodzy, tak aby też wraz z wami pomóc wam w ten sposób poprzez naszą modlitwę w dźwiganiu tego krzyża, poprzez ten krzyż cierpienia. Myślę, że tutaj pan Michał może pana dobitnie powiedzieć, że jest człowiek niezmiernie blisko Jezusa Chrystusa cierpiącego. Tak, tak, tak. W tych chwilach szczególnie się człowiek zbliża do Pana Boga, do Pana Jezusa, wiedząc, że jedyny ratunek to właśnie jest Bóg. Mógł zapłać. Niech Pan błogosławi Państwu na dalsze lata życia małżeńskiego, rodzinnego. I tutaj jest z nami również Pani Józefa. Witam Pani Józefo. Witam. Pani Józefa jest skąd? Jestem z pielgrzymką z Oświęcimia, z parafii świętego Maksymiliana. Maksymiliana, czyli tutaj, gdzie posługuje ksiądz Łukasz, tak? Tak, tak. I kogo pozdrawiamy, Pani Józefa? No, pozdrawiam moją rodzinę, moich przyjaciół pozdrawiam. I pozdrawiam kogoś miłego mojemu sercu. Pięknie. Obok Pani Józefy jest Pani Zofia. Pani Zofio. Ja też jestem z Oświęcimia, z parafii świętego Maksymiliana. Serdecznie pozdrawiam moje dzieci, wnuki, prawnuki i Klub Inteligencji Katolickiej. Jestem jego członkiem z Oświęcimia. Pani Zofio, a czy podczas pielgrzymki byliście już chociażby w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji? Jeszcze nie. Drugiego? Będziemy. Będziecie, tak? Będziemy, czekamy tak. Na to z tęsknotą, tak. O, nie będzie dzisiejszemu, o której godzinie? Tak, na 15. Na 15, tak? Na piękne krągę Dobrzego Miłosierdzia. To też tam proszę zostawcie intencje, którymi pielgrzymujecie przed obliczem Matki Bożej, przed którym Ojciec Święty polecał tak wiele spraw, swoich osobistych, ale spraw całego Kościoła. I też tam przed tym cudownym wizerunkiem proszę polecicie też sprawy całej rodziny Radia Maryja. I jest z nami również Pani Krystyna. Witam serdecznie całe Radio Maryja i chciałam pozdrowić przede wszystkim moje dzieci i wnuki, moją swatową wspaniałą, z którą bardzo dobrze się dogadujemy. I pozdrawiam naszego księdza proboszcza przede wszystkim, wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii i wywodzących się z naszej parafii oraz akcję katolicką Bractwo Trzeźwości, do którego od początku już ponad 30 lat trwa u nas i należy. I pozdrawiam wszystkie zespoły. Zespoły? Zespoły działające będące przy naszej parafii. Pięknie. Również dołączam się do tych pozdrowień. I proszę, pomyślcie o swoich intencjach, z których tutaj przybyliście. Też radiosłuchacze, którzy są teraz wraz z nami. Pomyśl o tych intencjach, które leżą nam na sercu. I słuchmy je w naszej wspólnej modlitwie różańcowej. Do tych intencji pragniemy dołączyć następujące. O zdrowie dla księdza biskupa Kazimierza Ryczana, dla księdza biskupa Gerarda Kusza, dla księdza biskupa Mariana Rojka. O zdrowie dla ojca Jana Króla i jego mamy pani Józefy. O uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Dyrka.
a także modlimy się za naszą ojczyznę, za wszystkich chorych, cierpiących i we wszystkich intencjach modlących się wraz z nami. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł, pokrzepiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, czyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Módlmy się o wzrost cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieku. Amen. Chcemy rozmarzać tajemnicę światła, tajemnicę pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Chrystus stanął w kolejce z grzesznikami. Wziął na siebie winy tych, którzy twierdzili, że mają czyste ręce. Jest On naszą jedyną szansą na nawrócenie, świętość i zbawienie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za najczęściej Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga. Cud w Kani Galilejskiej. Maryja wie, że Syn należy do niej. Dlatego chce ujawnić światu, którego potrzebuje. On zasiada pośród grzeszników, których może przemienić jak wodę w wino. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi do mnie. Bóg zapłać, modliła się Joanna z Krasnopola. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Matka żyła tym, co głosił syn. Pokazała, że niemożliwe jest możliwe, że jego nauka nie jest jakąś utopią. Mnie często dopada grzech, ale on mnie nie przekreśla. Mogę być przywrócony do praw, jak syn marnotrawny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy
którzy się do Ciebie uciekali, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Modliła się Urszula za teście Ludwikiem z Białej Nyski. Zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Przemienienie na Górze Tabor. Apostołowie zrozumieli, że On jest Panem i Mesjaszem. Upewnił ich w tym głos Ojca. Chrystus zakazał, by to rozgłaszali. Chciał, by Go rozpoznali na innej górze, gdzie nie będzie podpowiedzi głosów, ale gdzie będzie krzyż i poniżenie. My mamy dokonywać tych odkryć w ramach naszej codzienności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, także modlą się pod figurą, a diabła mają za skórą. Proszę Państwa, no, co do wielomówności, to Biblia nie pozostawia ludzi w niepewności. Wielomówność w Piśmie Świętym jest potępiona. Wielomówność w Biblii jest potępiona, bo to jest po prostu zło. Proszę się nie przejmować, gdy nadaje nasze radio. No. A że w ogóle, to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. I proszę już być z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Złamanie zasady lojalności. W tym wyznaniu moje staranie, aby to zostało między nami, zostało naruszone. Czasami się to dzieje przez nieostrożność, czasami przez lekkomyślność, ale czasami niekoniecznie, czasami przez złośliwość, ponieważ wykorzystanie jakiejś informacji może tę osobę, która to robi, może ją na przykład obdarzyć jakimiś nadzwyczajnymi możliwościami kariery. Albo no to już bym nie powiedziała złośliwość, tylko kwestia dokonania pewnego wyboru. Interesuje być lojalny, bo coś innego dostaje. No tak, ale i to, lojalność jest elementem nieodzownym, nieodłącznym w przyjaźni. Bez lojalności są rozmaite stopnie zażyłości między znajomymi. Natomiast przyjaźń to jest działanie na dobro Twoje, nie swoje. No właśnie, na dobro Twoje. I to jest ten przykład, na którym Panie się też skupiacie. W ogóle ta kwestia, jak się zachować, gdy w moim pojęciu Twoje dobro, mój przyjacielu, to jest inne zachowanie, które Ty mi przedstawiasz. Funkcjonujesz w sposób taki, którego wydawało mi się nie aprobujesz, ja tego nie aprobuję, wydawało mi się, że mamy ten sam system wartości, a Ty teraz nagle, tutaj jest ten przykład zdradzający mąż i jego przyjaciel, no, który mi mówi, nie Tobie oceniać, to moja sprawa, Ty mówi, nie powinieneś tak robić i jesteś moim przyjacielem i to zakłada właśnie ową lojalność, masz mnie wspierać, a Pani mówi, ale nie, tak naprawdę to jest przekaz odrzucający, zostaw mnie, Ty mnie tak naprawdę nie znasz i nie chcę, by ta relacja była rzeczywiście przyjacielska. No i tak się zdarza, niestety dosyć często i czasami mylnie pojmowana przyjaźń właśnie służy temu, żeby stać się wspólnikiem czyichś nadużyć. Ktoś kradnie, ktoś wynosi jakieś cenne rzeczy, ktoś kogoś oszukuje, ktoś kłamie, a ja stoję obok i w imię
do świętego spokoju, zachowania jakiegoś porozumienia właśnie z tym złoczyńcą, ja... Złoczyńca to jest łatwiej, no to zależy zło. No to co, mam pójść i zatelefonować do żony i powiedzieć... Nie, przede wszystkim wyrazić, postarać się, spróbować podnieść tę osobę, albo przynajmniej...